Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Clue Wild Run. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I zobaczcie, ile ja w ogóle dostaję kasy. Ja nie wiem, skąd mam tyle kasy. Nagle dostaję, o, za to, że co? Że są łupy frakcyjne? Nie wiem za co. Znaczy, wcześniej dostawałem tych łupów znacznie mniej niż teraz. Dostawałem gdzieś tak z 8000 baksów za każdym wejściem, a teraz 43 tysiące, kurde. Ja nie mam portfela na taką kasę, masakra. Słuchajcie, był live, był bardzo długi live, graliśmy ponad 2 godziny, jak nie więcej. I podczas tego live'a cały czas mi wywalało z PvP. Nie wiem, co ja zrobiłem później, bo robiłem kilka rzeczy z grą, nie wiem, uruchomiłem zgodności z Windowsem 8, jakieś inne sztuczki porobiłem i przestało mi wywalać, ale założę się, że gdy tylko będę chciał streamować i będę chciał jeździć PvP, to znowu zacznie mnie wywalać, także. Ale ogólnie polecam być na tych streamach, bo wiele sobie innych rzeczy robimy w The Crew, z których nie wywala, także spoko. Inna sprawa. Co dzisiaj będziemy robić? To jest moja nowa Pagani Huayra i chciałbym ją stuningować. Mam także pakiet, wygrałem w submicie pakiet do tuningu monsterowego, a więc będę tuningował monstera, ale nie dzisiaj. Dzisiaj zajmę się samą Pagani. Jest to naprawdę bardzo fajny samochód, świetnie wykonany w The Crew, bardzo mi się podoba. Szczególnie podobają mi się spoilery, które się ruszają w tej grze. Naprawdę ta gra jest świetnie zrobiona pod tym względem. Zaraz pokażę wam, jak wygląda w środku, bo w środku też wygląda niesamowicie. I ponoć jest to jeden z najlepszych samochodów w tej grze i wcale nie jest taki tani. Wcale nie jest taki drogi. Jak na te super dobre samochody, jak na przykład Ferrari LaFerrari. Tak? LaFerrari jest drogie. Najdroższe chyba nawet, z tego co tam patrzyłem. Ale i tak w zasięgu, no kurde, wystarczy jeździć, maniaczyć cały czas te PvP i się można wyposażyć w ten samochód bez problemu. Jedynym tuningiem, jaki możemy wykonać w tym aucie, jest tuning wyczynowy, dlatego jadę sobie do tunera wyczynowego i zobaczymy, co uda mi się zdziałać z tym autem. Jakie ma w ogóle modyfikacje, nie mam pojęcia. I za chwilę sobie to ładnie sprawdzę. Tutaj już mamy, myk, myk. Sorki, jestem trochę zakotarzony, jeszcze jestem chory odrobinę, ale no, mam nadzieję, że sobie porobimy coś fajnego. Dobra. Okej. Okay. Pagani. Co my tu mamy? No najpierw, no dobra, obejrzymy sobie pakiety. 22 tysiące. Ojej. Oczywiście mam tyle kasy. Zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Ojej, te paskudne felgi. Spoiler do wywalenia od razu, o ile się da. Musi się dać. Ładnie, ładnie wygląda. Ojej. Spoiler też nie jest brzydki. Felgi na pewno do wymiany. Dobra, optyka, no musi być tu dużo do zmiany. Tak coś czuję. Wygrałem sobie kilka naklejek. O, oficjalne. Niebieściutka. Piękna. Żółciutka. Piękna. Czarniutka, czarnuszka. Nie! Czerwoną chyba. Czerwone to są najszybsze samochody w moim garażu. Dobra, wnętrze. Nie pokazałem wam jeszcze wnętrze, ale zaraz wam pokażę. Jak to wygląda już. O kurde, ej, zobaczcie! Tutaj ktoś może sobie napoje nawet ten. Masz między nogami napój, możesz sobie jedziesz i wyciągasz, nie? O, w ogóle zobaczcie tutaj, jak to wygląda. Ja cię nie pierdzielę. Tu chyba mamy, co to jest, kluczyk, czy nie wiem, jakaś półka? Kosmos dosłownie, ten samochód kosmos. Jaki by tutaj środek? Ja lubię jasny środek. O, białe wykończenia. Spoko, węglowe. Biorę. Tysiak tylko, spoko. Przedni zderzak, także jest sporo opcji tutaj. Się głównie światełka widzę zmieniają. Owiewki się dodają tutaj. No i możemy mieć albo z włókna, albo bez włókna. Tą dokładkę. O, możemy mieć takie coś. A ja chyba wolę z włókna, bardziej mi się podoba. No i takie czarne światełka, spoko. Tylny zderzak. Też bym dał z włókna. O, jakie światełka. Podobają mi się bardziej niż te standardowe. Dobrze, że jest coś innego właśnie. O, jaki dyfuzor wielki. Ja cię nie pierdziu.
No, wolę coś. O, to mi się podoba, idealnie. Dobra, osłony. Wow. Jak kosmos, to kosmos. No i felgi, no. Felgi ja właściwie mogę sobie wziąć z mojego domu, bo. O, kurde. Te mi się podobały tutaj. Piękne, biorę. 2250, spoko. Lusterka. No, niech będą chromowane. Nie chromowane. Nie chromowane, tylko z włókna. Wow! Wow! Ja wolę te standardowe spoilerki. Piękne są. To są jakieś te mniejsze te łopatki. Podobały mi się te mniejsze. Niech będzie. Ale kozak. Ale kot. No dobra, to czas teraz. Mam trochę kasy, spoko. Mogę sobie potuningować, myślę, mechanicznie. Chociaż szkoda mi trochę tej kasy. A, i wiecie co? Ja tak nie wspominałem wam. Znaczy, oglądaliście pewnie odcinek z Galardo. Jeśli nie, to polecam obejrzeć. Ale mówiłem tam o tuningu na przyczepność, że ja strasznie lubię to robić. I to jest błąd. Nie powinno się całkowicie samochodu robić na przyczepność. Ja tu tylko opony dam na przyczepność, a resztę dam na przyspieszenie, bo przyspieszenie jest ważne. Na prędkość też trzeba coś tam dać. Nie ma tak, że... Że damy wszystko na prowadzenie i ten samochód jest uniwersalny. Ale do Galardo włożyłem sobie ostatnio części na wasze przyspieszenie i powiem wam, samochód na kręte trasy jest niesamowity, no po prostu wymiata do prędkości. Może po prostu najlepszym sposobem jest kupować te ostatnie części i tyle. I samochód jest w miarę zrównoważony. Kurde, już mi kasy trochę brakuje. Premia do przyspieszenia, myk. Dobra, zarobimy sobie to do przyczepności. I prawie będziemy mieli wymaksowaną Pagani, wow. Zawieszenie. Dyferencjał i redukcja masy jeszcze została. To by się przydało. Ja tutaj chyba jakieś części mam. Już na te hardkorowe mi nie stać. A to by znacznie mi chyba pomogło. Tak, już bym miał 1200 punktów, jakbym zainstalował redukcję masy lepszą. Myk. Wow. No to już bym miał prawie wymaksowaną Pagani. Właściwie chyba miałbym już wymaksowaną. Ale dobra. Ten... O ja. Teraz na takim tuningu to jest i tak... Monster, dosłownie potwór. Wow. Dobra, ale najpierw zobaczymy sobie środek, obiecałem wam, więc pokażę. Zobaczcie, jak to wygląda. Zegary, no cudowne. Tak. I zobaczcie, fotele i tu w ogóle taki wielki napis Pagani. Ładne wykończenia na drzwiach, takich do głośników. Mam jakieś przełączniki, jakieś coś. U góry mamy ładny dach, przeszklony częściowo. Wszystko super po prostu wygląda, no bardzo mi się to podoba. Ale dobra, koniec tego zachwycania. Zobaczmy, co ten samochód potrafi teraz, tak? No tak, te mniejsze łopatki też cię z przodu ruszają. Ojej, wow, jakie to jest szybkie. O kurde. Zaraz zobaczymy, ile wyciągnie. No to jest klasa wyczynowa, tunik wyczynowy, a więc gdzieś tak około 380 km na godzinę. No, gdzieś w tych granicach ten samochód powinien osiągać. Te światełka z tyłu są fajne, są inne. Nawet bardziej mi się podobają niż te standardowe, ale wiecie co? Te standardowe światła są takie takim znakiem rozpoznawczym dla Pagani Huayra. Czy Huayra. Więc tak troszeczkę głupio. Z tymi światłami. Może je później sobie zmienię, zobaczę. Zawsze mogę to zrobić w KG za darmo. Nie ma problemu, tak? Pagani. Co mogę powiedzieć teraz o Pagani? No, na tym tuningu, który teraz sobie zrobiłem, a zrobiłem właściwie bardziej na prędkość, na osiągi niż na przyczepność, nawet fajnie się zbiera. Przez graczy jest uważany za jeden z lepszych samochodów. Ojej, tutaj musimy pokonać Dragstera, to raczej nie pyknie. No, to już koniec czasu. Ale i tak, 364 km na godzinę z palcem w dupie, to jest fajny wynik dla Pagani. Ojej, tu raczej nie wygram dobrej części.
No i tak właśnie boję się teraz wbić do PVP, czy mnie czasem nie wywali. Ojej, ale no pięknie wygląda ten samochód, pięknie. Dobra, ja teraz bym chciał sobie pojechać w jakieś miejsce, gdzie jest dużo zakrętów i sprawdzić, jak ten samochód będzie się spisał na zakrętach właśnie. Tu są kopalnie, ale tu są takie drogi bardziej szutrowe, a jest takie miejsce, gdzie właściwie są puste drogi. Gdzieś tu była taka góra, o jest. Jest tutaj pusta droga i właściwie dużo takich fajnych zawijasów, no nie? Więc tak, najlepiej będzie jechać tutaj z górki sobie. Ach, muszę przełożyć tą muzykę, bo ja miałem ją w playliście wybraną cały czas, jedną tą pojedynczą muzykę. I ona mi się teraz zluciła, no. O, tu można sobie radyjko zmienić. Weźmy sobie to. Myk, dobra. I tutaj mamy praktycznie, to jest ogólnie bardzo też fajne miejsce do driftowania, jeśli ktoś z was by chciał. Praktycznie nie ma tu ruchu ulicznego, albo jest bardzo mało nawet w dzień. I poza tym są fajne zakręty, no, można tu ładnie sobie driftić. O kurde. Nieźle. Daj radę ten samochód. Wow. Bardzo spoko. No nie ma tutaj problemu z pokonywaniem takich zakrętów. Prawa, lewa i jest naprawdę pięknie. Troszeczkę inaczej się prowadzi niż na przykład moje Gallardo, które jest zrobione na przyczepność. Gallardo już w ogóle teraz wymiata, to jest... ojej, masakra. Świetnie się prowadzi. A tutaj nie ma takiego dobrego prowadzenia, ale też jest dosyć fajnie, tak? Przyspieszenie jest mega. Wow. No dobra, pojeździliśmy sobie trochę. Mniej więcej wiem, na co stać Pagani Wire, ale tak naprawdę najlepiej przekonać się tym na wyścigach, na jakichś eventach online z innymi graczami. Sprawdzimy, czy ja mam jakieś szanse. Wow, co to za łódź? To nie łódź, to był jakiś gudziec, jakiś byk, bysior. Pięknie. Nie można się najeździć tym samochodem. Długo sobie zbierałem kasę na niego, wydałem całą na kupno i na tuning. Jeszcze na tuning mi nie starczyło do końca. Świetnie się animują te łopatki podczas gdy skręcam. Ciekawe czy w rzeczywistości też pomagają, aby właśnie pokonywać lepiej te zakręty. I zmienna aerodynamika tego samochodu. Właśnie nie czytałem i nie oglądałem żadnego tam materiału na temat tego samochodu, jak to rzeczywiście wpływa na parametry jezdne. No ale podejrzewam, że nawet taki mały... taka mała zmiana aerodynamiki samochodu przy dużych prędkościach naprawdę ma wpływ na jego zachowanie na zakrętach i w ogóle jego sterowność, jego parametry. No zobaczcie, że gdy jadę prosto, to te łopatki się chowają z tyłu, a więc na pewno będę mógł uzyskiwać lepsze przyspieszenie przy wyższych prędkościach, tak? Przepraszam bardzo. No i wchodzimy sobie do poczekalni. Tak się składa, że bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że pojadę sobie właśnie Pagani Wire z tego względu, że ludzie często wybierają sobie wyczyn. No, oh, fuck, wiedziałem! Będziemy jechać rajdowcami, damn! No i udało mi się to ukończyć na nie najlepszej pozycji, bo trzeciej, ale też nie najgorszej, bo podium. Tam były straszne wydmy, dużo się skakało, wywaliłem się raz na dach, kuźwa. No ale dobra, wracamy teraz do pokoju, mam nadzieję, że w końcu wybierzemy wyczyn i pojedziemy gdzieś na jakąś drogę normalną, gdzie będziemy mogli się ścigać. W ogóle Pagani Wire jest to jeden z najczęściej wybieranych przez graczy z samochodów i ponoć po ostatnim patchu został też w miarę ulepszony pod względem prowadzenia i ogólnie jest to uważany za jeden z najlepszych samochodów teraz w grze. Dlatego skusiłem się właśnie na Pagani Wire, chociaż jest też wiele innych samochodów, które chciałbym sobie nabyć w tej grze i wymaksować, w ogóle mieć je, wiecie, jako takie moje ulubione i których jeszcze nie mam w garażu. Jakieś felgi wygrałem,
11 tysięcy, to jest świetne właśnie w PvP. Jedziesz sobie 5 minut i masz 11 tysięcy, nie? Gdzie normalnie gdzieś tam byś jeździł, nie wiem, misje frakcyjne, to byś musiał jechać pół godziny, żeby zdobyć tam 30 tysięcy. Tak, a tutaj masz 33 nawet, czy tam ile się zdobywa na tych frakcjach. No to mówię tych takich krótszych, tak? Bo oczywiście możesz jechać aż za 160 tysięcy, no ale będziesz musiał poświęcić na to pół dnia. Więc nie polecam. No dobra, wybieramy sobie wyczyn, wyścig, wyczyn i weźmy sobie może tutaj ostatnie te zawody są tak rzadko wybierane. Wezmę sobie to. My, kolizje wyłączone, ruch uliczny, a niech będzie. I. No i czekamy, zobaczymy co oni wybierą. No i mamy dwa razy rajdy, dwa razy wyczyn. Pozdro, już to widzę. Na odcinku zawsze jest tak, że wybierają tą klasę, którą nie chcę jechać. No i wybierze się pewnie rajd. Och, jest, jeszcze w dodatku mój, o, super. Dobra, no i teraz Pagani i już mamy tutaj Pagani pięknie. Muszę sobie ten samochód tak stunigować. O, to Ferrari, specjalne, jest zajebiste. Też nim jeździłem, pokażę wam, o które mi chodzi, o te. Świetny, świetny samochód, naprawdę. Nie wiem, czy ja sobie tak stunigowałem go, czy co, ale jest naprawdę świetny, bardzo fajnie się nim jeździ, super przyspiesza. No i zobaczę, jak teraz będzie szło mi w Pagani, tak? Bo jeszcze się nie ścigałem z innymi graczami tym samochodem, bo no, po prostu sobie teraz stunigowałem. Wcześniej miałem seryjną Pagani, a teraz mam Pagani już stunigowaną na wyczyn i całkiem nieźle. Więc powinno mi jakoś pójść. Tak naprawdę zobaczymy na starcie, jak to będzie wyglądało. Kolizje są wyłączone, ruch uliczny jest włączony. Startujemy. Kenny Zakagera, Aventador, Ferrari Speciale. Naprawdę taka ekipa dość dobra. Jeden gracz jest w srebrnej czwartej lidze, czyli o krok wyżej ode mnie. No i zobaczymy jak pójdzie. Wystartowali lepiej ode mnie. Tutaj jest dużo zakrętów. Ta trasa jest świetna dla mojego Gallardo i mógłbym wam zaprezentować właściwie Gallardo, ale ja sobie tu naprawdę dam radę, coś tak czuję. Bardzo lubię ten wyścig i świetnie się na nim czuję. I przy okazji zobaczycie, jak spisuje się Wilda na zakrętach. A spisuje się w miarę dobrze. I teraz taki był wyskok dosyć ciężki. Niektóre samochody tutaj się rozwalają, ale Wilda radzi sobie świetnie. Pięknie. Troszeczkę na ręczny tam wszedłem, ale nic się złego nie stało. O, pięknie. No nie powiem, troszeczkę ociężały jest ten skręt. Zdecydowanie lepiej mi się skręcał Gallardo, ale mówię, tam mam ten tunik bardziej na przyczepność i no nie ma się co dziwić, tak? No, jednak jest to znaczna różnica, jeśli się wkłada jakieś tam części na przyczepność, a części na prędkość czy przyspieszenie. Ale ostro. No, gonią mnie tam, gonią, muszę uważać. Jak złapią mój strumień, to będzie po mnie. Raz tak sobie grałem. Z kim ja sobie tam grałem? Jechałem offroadowy wyścig w moim Jeep Grand Cherokee i koleś tak skracał, żeby tylko złapać mój strumień. Jak już złapał strumień, wyprzedził mnie i koniec, nie mogłem go dogonić. Ale później się rozwalił i się jego wyprzedziło. O, pięknie. No, te hamulce też. No, ale to może, nie wiem, tunik, tak? Ale mi się wydaje, że nie są za mocne. Nie są złe, jeszcze nie są takie jak w innych moich samochodach na wyczyn, ale też nie są jakieś super dobre. Tutaj jest ten fajny skok, że się wyskakujesz tu i lądujesz po drugiej stronie, jakby tak by. Jakby ktoś tam stał na środku, to by można było go przelecieć chyba. Właśnie kiedyś może trzeba będzie tak zrobić, że się spotkamy gdzieś tam na live'ie. Wow. Na live'ie się spotkamy w jednym miejscu i wszyscy będą stali tam i kto więcej samochodów przeskoczy. Można się tak umówić, ojej. O, już mnie tu dogonili, także będzie problem teraz. Teraz mogę dać im się wyprzedzić. Żeby wyprzedzić. O, fuck, 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 fuck. I przed samą metą. Brawo, ja! Zajebiście! Przed samą metą. Ja pierdziu. Myślałem, że wykręcę tam. No i dupa zbita. I będę trzeci znowu. Ech, kuźwa.
No ciężko jest troszeczkę z tym skręcaniem. Myślałem, że będzie lepiej. No ale mówię, to może być też kwestia tuningu. Ale patrzcie, całą trasę ładnie rozegrałem. A przed samą metą, dosłownie jeden checkpoint przed metą, dałem dupy tak totalnie, że szok. Już myślałem, że ładnie to ukończę. No zdarza się, tak? Bardzo, dosyć dobrze mi szedł ten wyścig, nie powiem, że nie lepiej. Te dwa ostatnie tam zakręty skusiłem strasznie. No ale... no ale co, kasa i tak będzie. Trzeba się tym pocieszyć. I zaczynamy od jakiegoś obserwatorium. Tutaj kończy się chyba też jedna z misji frakcyjnych i zdaje się, że będziemy z tej wielkiej góry zjeżdżać teraz slalomami. Z tego co dobrze kojarzę. Dobra, Pagani Wyra. Po raz drugi sprawdźmy to. Przede mną wspaniałe Ferrari, kolizje są włączone. Jeden gracz też sobie wziął Pagani. Ojej! Gaz, 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 gaz. Woo! Co tam się działo? Pięknie! Ale tu zajechał. To spryciula. No chodź, cwaniaczku. Z litrem mi nie uciekniesz, jadę w tunelu. O kurde, nieźle daje tym Mercedesem. Chodź tu. Bardzo pięknie. Yeah, gas! Okej. Teraz nie dam się tak łatwo. Żeby tylko zgubił mój strumień i już będzie git. Ale siedzi jeszcze na ogonie, jeszcze się trzyma. Dobra. Okej, okay, nawet spoko, nie zarzuciło tak mocno dupy, więc mogłem w miarę wejść w ten zakręt. Nie mam nitra AC, 63 mnie goni. No i zobaczymy teraz. Długa, długa autostrada, zobaczymy prędkość maksymalną bez nitra, a potem wciśniemy nitro i zobaczymy, co się będzie działo z autem. Okej, okay, tutaj. Dobrze, jadę. Oj. Oj, trochę się ciasno zrobiło. 340, 350 myślę, że będzie. Ale 360, czy będzie 360? Powinno być. O, zobaczcie, ktoś się wykruszył, nie chce stracić rangi. Yes! O kurde, goni mnie tam z tyłu. Wow, nie ma takiego ramowania, koleżko. Chce mnie zbić z trasy. O, to cwaniaczek. Patrzcie, jak się ramuje, a to gnój. No co, pomożemy mu wypaść z trasy? Woo! Na razicho. Jeszcze jakoś mogę wrócić. Ach! Tak, tak! Walka na śmierć i życie, moi drodzy! W The Crew. Ha! Wypadł! I co? Zaraz pewnie wyjdzie z wyścigu, bo nie chce stracić rągi. Pewnie nie chcę stracić rągi, oje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 j
mieć jakąś głupią odznakę koło niku. Przecież to ma właśnie określać, jakim dobrym jesteś graczem. Żeby inni wiedzieli, a nie, że to jest takie fałszywe. Ech, ci głupi ludzie. Dobra, udało mi się wygrać pierwszy raz z Squire'ą, ale walka była konkretna. I nie wiem, czy innym samochodem bym, jakbym wjechał na to pobocze, czy bym się jeszcze wyratował, a Pagani mi się udało. Chociaż była ta sytuacja z poprzedniego wyścigu, gdzie nie udało mi się wyratować samochodu. No i powiem wam, że jeśli chodzi o skręcanie, tutaj nie jest za dobrze, wbrew pozorom. Chociaż to też może być kwestia tuningu, ja nie mówię, że nie. Ale ogólnie bardzo fajnie mi się jeździ tym samochodem. Wtrysk. No tutaj mam chyba dobry wtrysk zainstalowany, więc... No coś tam do hamowania, dobra, spoko. Przyda się.
Dobra, zarobiłem sobie trochę kasy, 16 tysięcy tu, 11 w poprzednich dwóch wyścigach, których nie widzieliście i chyba 16 w wyścigu, który widzieliście. Także jest sporo kasy i mogę sobie chyba dokończyć tuning tego samochodu. Myślę, że niewiele to mi da, jeśli chodzi o osiągi i ogólny taki feeling z jazdy, w sensie wyczucie, czy rzeczywiście te osiągi jakoś masakrycznie wzrosły. No ale warto sobie samochód ulepszyć do końca. Wychodzę z tego PVP. Zobaczcie, nie wywaliło mnie. What the fuck, nie mogę wyjść. Naciskam OK i... ale dziwne. Muszę myszką. Gdybym grał na konsoli, to już bym nie wyszedł z PVP. Dammit. Dobra, no to co, jedziemy sobie do tunera wyczynowego w Miami. Myk, myk, myk. Chodź tu, tuner wyczynowy. No i o, 66 tysięcy spokojnie starczy na ostatnie dwie części, jakie mam do zainstalowania w Pagani. Stuninguj, mechanika. To była chyba redukcja wazy i... wazy. Redukcja wagi i dyferencjał. Premia do przyczepności, okej. Okay. I premia do przyczepności. No właśnie, i teraz bym musiał jeszcze... Tutaj, zawieszenie. Tutaj zawieszenie nie jest zainstalowane. Ale shit, nie mam kasy. Hej. To jeszcze to bym zainstalował i już, o, jeszcze by nie był wymaksowany samochód. No właśnie, jeszcze mamy hamulce. Cholera. Jeszcze trochę jest to roboty w tym aucie. Ale czemu mi się takie słabe części zainstalowało? Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Albo nie, bo to są sugerowane części na kwotę, którą mam, a ja tutaj części mam już dobre zainstalowane. O, to tak działa, dobra, sorry. No okej, ale jest już sporo lepiej, jeśli chodzi o statystykę. Sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce. 1267 punktów to już jest, oj, wystarczająca statystyka, aby walczyć w PvP i wygrywać, z naciskiem na wygrywać, bo ja czasami nawet potrafię wygrać samochodem, który ma tam statystykę 1100 punktów, to też dużo zależy od kierowcy, ale wow. Radzi sobie, nie powiem, samochód sobie naprawdę radzi. Tam jakiś gracz sobie pojechał. No okej, okay, jest spoko. Mamy tutaj test prędkości. Ojej, ojej. Tutaj trzeba pojechać. Dobra, i tu mamy trochę prostej. Zobaczymy, czy uda mi się zaliczyć to. No jest tam jeszcze prosto, prosto. 11 sekund, jest srebro, powinno być okej. Okay. Jest złoto i jest platyna, jest platyna. Dobra, to już się nie staramy. Dobra, udało się zdobyć platynkę, jest gicior. Część? Dupa, jakieś felgi. Dobra, wejdę sobie na razie do chaty, zmienię jeszcze te światła. To jest ważne, aby światła były jednak inne. Nie, tamte światła bardziej pasują mi po prostu do Pagani. Te są jakoś tak na bokach dziwnie zaokrąglone, ja wam może to zademonstruję. Nie podoba mi się to do końca. W tym miejscu one są takie jakieś zadarte, a te Pagani one są spoko. Optyka, nie wiem, czy by to miał ten tylny zderzak. No to jest ten standardowy, a mi się też nie za bardzo podoba standardowy. Wolę, jak tutaj były takie wykończenia z włókna węglowego. Zdecydowanie bardziej to pasuje do, no, takiego bardziej groźnego stylu, jak na przykład widzicie tutaj. Takie jakieś wloty powietrza, nie wloty, wyloty, nie wiem. Także moim zdaniem bardziej to pasuje, dlatego jeszcze raz będę musiał skoczyć do tunera. I... wow. Dobra, w takim razie co, tuner? No to jest w sumie niedaleko, ale... wyznaczę sobie trasę. O, i sobie dojedziemy, a co? No i wymienię sobie te światła i na tym skończymy. Wow. Podobają mi się opływowe kształty. Ja w ogóle jak pierwszy raz zobaczyłem ten samochód, też mi się tak niespecjalnie podobał. Ale podoba mi się od razu dach. Bardzo fajnie jest to zrobione. W Pagani właśnie robi, jest w sumie rozpoznawalne pod tym względem, że robi takie kopuły wręcz w swoich samochodach. Czy to Pagani Zonda. Pagani Zondzie F na przykład jest to bardzo dobrze widoczne. Dosłownie taki statek kosmiczny. W sumie ten samochód został dodany teraz, nie wiem czy to FK jest, czy jakiś inny, ale został dodany teraz do gry, można sobie go zakupić jak ktoś chce. Nie wiem ile, ale chyba też jest bardzo drogi.
bardzo drogi. Drogie są te nowe samochody. Myk, myk. No nie jest za dobrze z tą przyczepnością moim zdaniem, ale ja też się przesiadłem dopiero co z Gallardo, które ma zajebistą przyczepność teraz i może to jest takie złudzenie, tak? Tak. Dobra, stuniguj samochód, optyka. Troszeczkę się poniszczył. Tylny. O! No i git, 2200, spoko. Fajnie, wychodzimy sobie. No i teraz zdecydowanie będzie fajniej już z tym samochodem. Te światełka wyglądają jak w Pagani, nie? Są takie wystające. Nie są zbyt ładne, ale tutaj dużego wyboru nie ma, nie mamy. Moim zdaniem nie są zbyt ładne. Bo te drugie wyglądają okropnie jednak. No. Moi drodzy, no i to tyle jeśli chodzi o Pagani Huayre. Mam nadzieję, że wam się podobał przegląd, nie wiem, wgląd na ten samochód, sprawdzenie jego możliwości w praktyce, a także elementów tuningowych, jakie możemy sobie tutaj zmienić. Nie jest tego jakoś super dużo, ale jest dosyć fajnie i dosyć fajnie można sobie ten samochód dostosować. Bardzo wam dziękuję, że byliście na dzisiejszym odcinku i zapraszam was na kolejne z The Crew. Jeśli jesteś nowym widzem u mnie, zapraszam do subskrybowania. Trzymajcie się, na razie, pa pa. No troszeczkę niefajnie i fajnie, że paliwo nam się kończy. I tutaj mamy low i high. Mamy... O, jest ta moja czaszka. Okej, czy mamy jakieś akcje? Ojej, mamy nitro. O kurde, no dobra. Jedziemy sobie. O kurde.